Tutaj mamy tego delikwenta, który, słuchajcie, pomimo że sędziwy, to wygląda na piękny owocnik. Ten trzon jest taki cytrynowy, dość aż jasny. Tak samo jak hymenofor. Ten trzon jest niesamowity. Niesamowity. Wow. Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Wróciłem. Wróciłem do tego niesamowitego lasu. Nie wiem, co tu na mnie czeka, słuchajcie, nie było mnie tutaj przez cały tydzień. Niestety musiałem się innymi rzeczami zająć, nie mogę cały czas tylko chodzić zbierać grzybów. Nie mogę sobie jeszcze przynajmniej w tym momencie na to pozwolić. Ale spójrzcie, od samego wejścia. Od samego wejścia stoją i czekają. Wow. Najpierw trzeba się tu z brzegu rozejrzeć, a potem standardowo idziemy ścieżką dookoła. Zaraz będę czyścił. Powiem wam, że tu już widzę kolejnego. Tylko na tego to już chyba będzie z deka za późno. No. Niech on sobie tu zostanie. Ja mam nadzieję, że jeszcze jakiś młodszy się trochę uda nazbierać, że jeszcze odrastają te borowiki, że to nie jest tylko to co ja ominąłem tydzień temu, to powyrastało, pognije i koniec. Powiem wam, że jest tu pełno owocników. Bardzo dużo krasnoborowika cegrastoporego. Takiego już dosyć też podstarzałego. Widziałem też młodsze. Zaraz będę się rozglądał. Myślę, że takie co mniejsze, co ładniejsze, to będę sobie stąd zabierał. Na przykład takie. Jeśli chodzi o prawdziwki, to z tego co widzę, to przynajmniej tutaj z tej strony, z tego brzegu, to głównie są niestety, ale stare. Mam nadzieję, że to jeszcze nie oznacza końcówki wysypu. Jeszcze przez kilka najbliższych tygodni jest szansa, że powinniśmy mieć jakieś świeże, młode grzybki, zwłaszcza że jest ciepło. Nawet się ociepliło, mi się wydaje, w porównaniu z poprzednim tygodniem. Tak więc zobaczymy. Czekajcie, bo tutaj jak szedłem wcześniej, to widziałem jeszcze ceglaczki ładne. A tutaj macie te nasze hypomycesy, które zostawiłem. Tak teraz wyglądają po tygodniu. Czekajcie, bo tu jest jeden, ale tu jeszcze widziałem takiego pięknego bąbelka. Gdzież on jest? O, tutaj. Właśnie bym go nadepnął. O, ten jest cudowny. Już idziemy szukać dalej. Tego też możemy wziąć. Takie te ogryzki to już zostawię. O, jakie tutaj stoją kolosy, że ja ich nie zauważyłem, jak tutaj wchodziłem. Patrzcie. Niby jeszcze solidne są. Suszyć, nie suszyć. Jak zdrowe, to suszyć chyba, nie? Ładne grzyby jeszcze. Tutaj macie rycerzyki czerwono-złote. Bardzo ładne grzyby. I zarazem obrzydliwe w smaku. Nie polecam. Mam film też z degustacją tego grzyba, jak ktoś chce sobie zobaczyć z ciekawości. Czekajcie, tak się trochę jeszcze pokręcę, bo tu naprawdę może być cała masa niespodzianek. Tutaj mamy... O, jakie tutaj ceglaki. Patrzcie, jakie tutaj ceglastopore. Całkiem spore. A jaki tutaj... O, jest młody borowik szlachetny. Jezu. Odetchnąłem z ulgą. Bo tutaj to same takie już, zobaczcie. O. Ten też może jeszcze będzie dobry na susz. Tydzień to jednak za dużo, żeby ten las zostawić w spokoju, zobaczcie. Ja sobie zaraz tu przejdę, spokojnie te grzybki pozbieram. Ten to też już hypomyces.
Myślę, że dużo nazbieramy. No nie wiem, tutaj co kawałek, o zobaczcie, no widzę kolejne prawdziwki. Na pewno trochę to potrwa, jak będę te wszystkie zarośla tutaj sprawdzał. O ja! O jaki cyglaczek! Nie wiem, czy ja go jeszcze mogę dotknąć. Wolę nie, ale ogromny jest. Co my tu jeszcze? O ja! No takie to jeszcze zbierać będę chyba zaraz. Zobaczymy. I tu taki borowik, spójrzcie. Dobra, coś z tych dużych też na pewno wybiorę ładniejszego i zabiorę. No tu wszędzie grzyby są. Wszędzie, tu znowu cyglaczek na ścieżce. A jeszcze dobrze, nawet do lasu nie wszedłem. Nie wiem, czy mam to już zbierać, czy sobie jeszcze trochę pochodzę, zrobię może dwa kółka, nie wiem. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda tam dalej po prostu, a nie napchać sobie kosza starymi kapciami, że tak się wyrażę, i potem z tym drałować dookoła. Także może sobie będę zbierał tylko te co ładniejsze grzybki. O! Te co ładniejsze grzybki, nie? To ten jest chyba ten co ładniejszy. Jest okej. Tak chyba zrobię, wiecie co? Pochodzimy sobie troszkę. Ten niby trochę nalotem jakimś zachodzi, ale jest jeszcze twardy. Nie. Już niestety nie. I tutaj jeszcze jakiś senior. Też dobrze wygląda. Jeżeli te starsze owocniki są zdrowe, to na pewno kilka zabierzemy. Ale tak jak mówiłem, czekajcie, bo ja tutaj przy koszu jeszcze takiego jednego pięknego miałem. Ja te grzyby na razie tu zostawię. Zrobię sobie kółeczko, to nie jest ogromny las, tak więc niedługo tu wrócimy. Ale tu gdzieś jeszcze rósł, o tutaj. Borowik. Dobra, ej, to zróbmy tak, wiecie co? Chodźmy się przejść, a potem będziemy zbierać. Niesamowity jest ten las po prostu, moi drodzy. Niesamowity. I ta droga po prostu. Raj na ziemi. Będę je tak zostawiał, co ładniejsze. A później je będziemy zbierać. Bez sensu to dźwigać. A przy okazji będę mógł oszacować mniej więcej, jaka jest ilość i czy potrzebny mi na przykład drugi koszyk na takie większe grzyby, jak te na przykład. Kurde. Nieźle. Pełno tego tu jest. Pełno. Tam widzę kolejne. A ceglastoporych, słuchajcie, to są setki w tym lesie. Tam, gdzie chodziłem wcześniej, opatrzcie, tu widzę kolejne. Kolejne piękne cyglaczki. Takie na pewno będę zbierał. Chyba trzeba będzie wziąć osobny kosz. Jeden na ceglastopory, a drugi na szlachetne. Bo myślę, że oba się zapełnią tutaj dzisiaj. Wszędzie grzyby, słuchajcie, no wszędzie grzyby. Wszędzie grzyby, nawet dokładnie nie patrzę tu po tych zaroślach, tylko bardziej tej przy głównej ścieżce. Myślę, że jak będziemy robić drugą rundkę, to jeszcze poodkrywamy niespodzianki. Tyle zostało z tego kolosa po tygodniu. Już się prawie całkiem rozłożył. Ale powiem wam, że no, takich typowo bąbelków to nie widzę. Co nie rokuje zbyt dobrze na przyszły tydzień. Nie wiem, we wtorek pojadę zobaczyć, jak wygląda sytuacja w Wicklow, czy tam dalej jeszcze wychodzą grzybki. Ale tutaj, i ten las jest bardzo dobry właśnie, żeby obserwować, bo tutaj nikt inny nie chodzi. Widzicie, te grzyby stoją, gniją i... No i małych nie widzę.
Widzę głównie takie. To też cyglaste. No nic, trzeba będzie poczekać, pochodzić, poobserwować. Jak nie, no to się wziąć za podgrzybki, no bo teraz one znowu sypią. I wtedy by wychodziło na to, że ten sezon tegoroczny był bardzo późny, bardzo krótki, ale zarazem bardzo obfity i burzliwy, że tak się wyrażę. Pełen grzybów, no ale ten wysyp trwał raptem 2 tygodnie. I no tak jak mówię, drobnicy żadnej już w tym momencie nie widzę. Zobaczymy tu dalej jeszcze. Dopiero się zbliżam w zasadzie do drugiej prostej, a potem jeszcze jest trzecia i rzeczka i czwarta, tak więc jeszcze kawałek łażenia przed nami. Idę sobie tak, słuchajcie, nie nagrywam wszystkiego, bo chciałbym mieć co wam pokazywać jeszcze, jak będziemy robić drugie kółeczko i zbierać te wszystkie grzybki, prawda? Ale uwierzcie mi, dzieje się. Teraz jak to zobaczyłem tutaj, to stwierdziłem, że wezmę i was też zszokuję. Tam są kolejne. Tu z tyłu widzę jeszcze 2. Aż się dokładnie nie rozglądałem. Te wyglądają na bardzo jeszcze ładne. Oj, pękł. Ale zdrowy. No, takie jeszcze będą spoko. Słuchajcie. Tu jest jeszcze taki. Ten na pewno nie jest starym owocnikiem, tylko jeszcze jest świeży, tak więc miejmy nadzieję, że na dniach nam jeszcze coś wyrośnie tutaj w tym lesie i na innych miejscówkach. Nie no, spójrzcie, te są rewelacyjne. Takie to bierzemy. Dam je tutaj bliżej ścieżki i już wam pokazuję kolejną niesamowitą rzecz, po prostu, która od razu przykuła mój wzrok i normalnie stanąłem jak wryty. Patrzcie. Niesamowity. A ten trzon to on ma, no nie wiem, czy niewiele krótszy niż moje przedramię. Zostawię go jeszcze tak na chwilę, bo chciałem zrobić zdjęcie. Po więcej zdjęć zapraszam was na mojego Facebooka. Tam również będzie relacja z dzisiejszego wypadu, a my idziemy dalej. Rzeczka, rzeczka, rzeczka. Rzeczka jest niesamowita, a jeszcze bardziej niesamowite jest, podejrzewam, to, co czeka na nas za rzeczką. Zaraz zobaczymy. Najpierw się tutaj rozejrzę, bo tutaj widzę prawdziwka. Tutaj widzę hypomyce z prawdziwka. I ten też się zrobił hypomyce, z tego tu zostawiłem. Niestety. Chyba się zbliżamy ku schyłkowi. O, zobaczcie, takie cyglaki piękne. A prawdziwków już takich pięknych nie widać. Miałem właśnie powiedzieć, że chyba się zmierzamy ku schyłkowi borowików szlachetnych na ten sezon. Ale to nic. Zaraz będą inne grzyby. O kurde. Zaraz będą inne grzyby, a myślę, że jakieś pojedyncze szlachetne nadal nam będą jeszcze wyrastały. Kapcie niestety. O, jaki tutaj piękny stoi. Wow. Już go stąd bierzemy. Tylko jeszcze rzucę okiem, czy nie ma nic tam dalej. To już tu nie będziemy potem drugi raz wchodzić. Chyba nie ma. Spójrzcie. O. Chyba jeden z ładniejszych, jakie do tej pory wypatrzyłem tutaj, przechadzając się tymi ścieżkami. No i słuchajcie, w ten sposób wróciliśmy do punktu wyjścia. Tutaj są te początkowe grzybki, które na początku znaleźliśmy. Ja póki co mam ze sobą tylko tego pięknego borowika, którego zebrałem prawie że na samym końcu. Zaraz ja tu będę czyścić. Tu kawałeczek w głąb mam jeszcze więcej grzybów zostawionych. A zaraz wam pokażę, co ominąłem. Chyba tego wam nie pokazywałem, no bo myślę, żebym go stąd zabrał. Patrzcie, jaki przepiękny. Też jeszcze
Świeżutki, no zobaczcie. Takie owocniki dają nadzieję na to, że we wtorek czy w środę tu przyjadę i twardy trzon. I będzie jeszcze trochę grzybów, i będzie jeszcze co zbierać. Zaraz zobaczymy. W każdym bądź razie, takie jak te, to biorę i dzisiaj, i jutro będę jeszcze suszył. Podejrzewam jedne z ostatnich partii już prawdziwków. No ten to nie wiem. Muszę to przemyśleć. Czyli tak zawsze, jak się czyści grzyby, to ja przy tych starszych, to ja z połowę tego hymenoforu ścinam, więc on się zrobi znowu żółciutki. Zobaczymy, czy zdrowy. No ale generalnie w takie ceglastopore dzisiaj będę celować. Może w takie troszkę delikatnie starsze, ale jeszcze jędrne młode z takim ładnym hymenoforem. Tak, żebym po powrocie do domu mógł je tylko w zasadzie przepłukać, pokroić te większe i obgotować i wrzucić do octu. No i przeniosłem się kawałeczek dalej. Tutaj mamy jeszcze jakieś grzybki. Tu z tej strony chyba są ceglaki. Tak. A tutaj mamy tego delikwenta, który słuchajcie, pomimo że sędziwy, to wygląda na piękny owocnik. I zamierzam się nim zaopiekować. Już zobaczymy. Patrzcie, jaki trzon. Ja go wysuszę spokojnie. Jak były bąbelki, to się zbierało tylko bąbelki. A jak nie ma bąbelków, to się będzie suszyło. Nie wiem, czy te ceglaste nie są trochę za duże na słoiczki. Może nie. Ja i tak biorę głównie kapelusze z ceglastoporych. Trzonu to już wam pokażę. Trzonu to ja biorę z nich tak tyle. Takie większe pół. A potem w domu jeszcze kawałeczek nawet ścinam. Także tylko te małe daję z takim większym kawałkiem trzona, a te większe to raczej same kapelusze. Kolejny przystanek przy tym ogromnym ceglastoporym. Ale zobaczcie, jaka tutaj się dzieje finezja. Dopiero teraz przed chwilą zauważyłem, że tutaj za nim, bo ja jego to nie chcę zbierać, niech sobie rośnie. Ale tutaj za nim rosną dwa kolejne, które są skierowane kapeluszami do siebie. I nie wiem, czy one są. Chyba są złączone. Tak jak pamiętacie, jak tu byłem ostatnio, to znalazłem takie dwa, które takie serduszko tworzyły, tak jakby się całowały. To nie wiem, czy to nie jest coś podobnego. Próbuję tam wyczuć te trzony, ale. Tu jest zbyt dużo bluszczu, żebym chyba je w całości wykręcił. Tu jest jeden. Tak, chyba są złączone, tylko że o. Tu jest jakiś kolejny korzeń, który idzie przez środek. Musiałbym to przeciąć. Czekajcie. Jest dokładnie tak, jak myślałem. Wkleję wam tu teraz zdjęcie tamtych grzybków, bo robiłem telefonem zdjęcie. Mniej więcej w takiej samej formie rosły, tylko tak bardziej dużo młodsze tamte były, no nie wiem, bardziej może skierowane od siebie jeszcze te kapelusze miały. Ale te też się tak fajnie całują, słodziutko. Szkoda, że nie są odrobinę młodsze. O. Pozbieram trochę tych mniejszych, ładniejszych, bo tutaj tych ceglastoporych, jak widzicie, no jest cała masa. I będziemy szli dalej. Ale generalnie to wam powiem, że. Ej, te też są chyba złączone. Tak. Trzy? Ej, myślałem, że dwa. I dwa kapeluszami. Spójrzcie, jakie piękne. Te to zabiorę. I tu jest następny. A generalnie co chciałem powiedzieć, to chyba szybko napełnimy te dwa kosze, bo słuchajcie, ceglastoporych jest bardzo dużo, a prawdziwki są bardzo duże. Tak więc pójdzie bardzo sprawnie. Zobaczcie, tu są wszędzie piękne ceglaki. Cudowne. Troszkę młodsze bym chciał niż te,
Ale tam dalej przy ścieżce rosną jeszcze młodsze, tak więc mniejszych też nazbieramy. Ale jest super. Tu jeszcze taki kolos. Tutaj. Dobrze jest. Bo prawdziwki to zobaczcie jak idzie. Pół koszyka, 5 grzybów w zasadzie, czy tam 6. Biorę te co tu są i idziemy dalej. Zaparkowałem sobie koszyki tutaj przy takiej pięknej rodzince krasnoborowików ceglastoporych i idę się tu rozejrzeć trochę w głąb, bo w zasadzie dopiero kawałeczek przeszliśmy, a tutaj stoją prawdziwki, niestety w kiepskim stanie. Ten to już w ogóle w stanie agonii, ale ten patrzcie jaki piękny. Nie wiem, czy wam go pokazywałem, jak w tamtą stronę szliśmy. Możliwe, że tak. Nie wiem, no. Zobaczmy. No i niestety, taki to już nie. Taki to już zbyt sędziwy. W takim to już nawet zarodników nie ma. Tam widzę znowu rycerzyki. Kurczę, no nie zbieram ich, bo są paskudne w smaku. Ale zobaczcie, jakie one są cudowne. Piękne grzybki. Rycerzyk czerwono-złoty. Jeszcze raz powtórzę wam nazwę. Dobra, to biorę jego, biorę te 4 cyglaczki. I idziemy znowu parę metrów dalej. Jak coś tylko zobaczę ze ścieżki albo na ścieżce, to się znowu zatrzymam. Dobra, te stąd już zebrałem. Jeszcze znalazłem jednego za sobą takiego pięknego, malutkiego. Tego już nie nagrywałem. Po czym zauważyłem, że zobaczcie. Tutaj jeszcze jest ich więcej takich pięknych, młodziutkich, ceglastoporych. A patrzcie na te dwa bąbelki tutaj. Tylko podejrzewam, że się pokuję, jak będę je zbierać, no ale poświęcę się dla was. O. Zakryjemy troszkę tam. Spójrzcie, jakie piękne. Wow. Cudowne. Takie są właśnie do słoiczków idealne. Na kciuka wielkość. Kolejny przystanek. Kolejne borowiki szlachetne. Ceglastoporych póki co nie widzę. Ale tu jest jeszcze taki prawdziweczek. No niestety suszarkowe są te grzyby głównie. Zupę wczoraj zrobiłem spod grzybków, także chyba kolejnej zupy dzisiaj gotować nie będę. Ewentualnie może jakiś sosik sobie zrobię ze świeżych, zobaczę jeszcze. A te młodsze, które mam, te takie bielutkie jeszcze od spodu, to pójdą do zamrażalnika, bo to już chyba końcówka takich prawdziwków. Myślę, że jeżeli jeszcze będą jakieś borowiki szlachetne, słuchajcie, w tym roku, to no na pewno nie już w takiej ilości, jak to mieliśmy jeszcze tydzień temu. Ale to nic. Tak jak mówię, pojedyncze jeszcze będą przez jakiś czas na pewno. Tu mniej więcej doszedłem teraz do tego miejsca, gdzie te koźlarze takie stały na środku. Nie wiem, czy tam nie rośnie kolejny. Ale tutaj jest jeszcze jeden. I nie wiem, czy nie wygląda jeszcze dobrze od spodu. Wygląda, że jest biały. Zaraz go oglądnę. Jeżeli pod tym hymenoforem nie ma robactwa, to bardzo chętnie. Zawsze jakieś urozmaicenie. W międzyczasie cały czas zbieram te piękne ceglaczki i zobaczcie, już jest praktycznie pół koszyka. Kosz z borowikami się prezentuje w ten sposób. Też całkiem nieźle. Jeszcze kilka takich większych i mniejszych dorzucimy na wierzch i będzie full. No i koźlarze. O, tu są koźlarze. Ale już takie, że ich nie będziemy brali. Ten jest znacznie ładniejszy. Co tu się jeszcze kryje? Tu kolejny koźlarz. Tu kolejne muchomory. Chyba więcej ceglastoporych w tej okolicy nie ma. Aczkolwiek jest kolejny koźlarz. Też chyba spoko. Zaraz zobaczymy. Chodźmy się jeszcze rozejrzeć.
Rycerzyk czerwono-złoty kolejny. Tam w głąb to raczej nigdy nic nie rośnie. Jeszcze jeden koźlarz. Jeszcze jeden koźlarz, tylko ten już będzie chyba stary. Ej. Ładne grzyby. Rzadko mi się koźlarze trafiają w miarę dobrze wyglądające w ilości więcej niż dwa, tak więc spoko jest. Temu to już chyba odpuścimy, wiecie. Ale skoro tak tutaj są na kupie, to może jeszcze jakiegoś wyczarujemy zaraz. Zobaczymy. Piękne są. Też do suszareczki chyba, nie? Albo na sosik. Dużo tu ich było, tu jest kolejny. Też już taki mocno przeterminowany, że tak się wyrażę. Też młode. Piękne. Ej, super. To będą i koźlarze w dzisiejszym odcinku, trzeci. Kurde, przechodziliśmy tędy już raz i mi się nie rzuciły w oczy. Jeszcze coś? Już mamy sześć. A może i siedem. Patrzcie, jaki ten piękny młody jeszcze. To co, teraz idę po trzeci koszyk na koźlarze, co? Dobrze jest, może jeszcze jakieś znajdziemy. Dorzucę je na razie chyba do tego ze szlachetnymi, bo on jest taki bardziej obszerny na średnicę. Będzie je lepiej tutaj widać. Patrzcie, ile koźlarzy mi się udało znaleźć. Chyba rekord tego kanału, wiecie co? Tak mi się wydaje. Teraz szukamy dalej. Tu jest kolejny koźlarz, tylko chyba już starszy, ale w towarzystwie prawdziwka, zobaczcie. I to takiego jeszcze chyba konkretnego prawdziwka, już zobaczymy. Koźlarza ruszać nie będziemy, bo już wygląda staro, a tego sobie wysuszymy. Zobaczcie, tu jest pełno ceglastoporych, tylko że niestety one już są za stare. Minimalnie się spóźniliśmy. Może ze dwa, może ze trzy dni. O, ała. Nie wiem, nie będę ich chyba ruszał. Tu widzę takiego pięknego, którego chyba wezmę i zaraz obfotografuję i też wysuszę, bo jest cudowny. Tu jest kolejny, tam dalej dwa następne widzę. Tutaj zobaczcie, wszędzie są te cyglaki. Wszędzie. No ten jest jeszcze spoko. Ten jest jeszcze bardzo ładny. Te podejrzewam, że też. No, jak najbardziej. Te są jeszcze piękne grzyby. Tu jakie kolosy, zobaczcie. Ten też jeszcze ładny, ej. Czemu nie? Na ćwiartki i do słoika. Jak najbardziej. Zaraz je tylko ładnie oczyszczę, bo staram się mieć taki porządek w tym koszyku, żeby miał potem w domu jak najmniej roboty. Patrzcie, ile ślimaczków na nim jest. Dobra, zaraz to zrobię dwoma rękami. Co mówiłem, że chcę mieć jak najmniej roboty później, żeby tylko wrócić do domu i tak jak mówiłem, wziąć te grzyby szybko, opłukać, obgotować i zamarynować. Dobra. To zaraz biorę tam te cztery. I tego... Nie, zostawię go już. Zrobię mu tylko fotkę. Piękny jest. Na suszenie mam dość. I będziemy się przemieszczać. Czekajcie, tu widzę jakieś ogromne grzyby. Nie wiem, co to jest. Chyba muchomory. Tak. Też są cudowne.
Piękne. Czerwieniejące. Na bank. Dobra, muchomorów dzisiaj chyba nie będę zbierał. Ale jeszcze się rozejrzę tutaj. Tu kolejny ceglak. Ogromny. O, tu są ładne. Ten jest bardzo ładny, już widzę. Ten to może już nie. Ten chyba też już nie. Dobra, ogarniam to, co mam i lecimy dalej. Znalazłem przecudownie wyglądające gorzkoborowiki żółtoporę, więc postanowiłem, że jeszcze raz wam te grzyby w tym roku pokażę. Piękne, prawda? Szkoda, że niejadalne. Bardzo szkoda. Ogólnie bardzo dużo ich tu rośnie, tylko już tak dzisiaj chodząc je omijałem, ale no zobaczcie, cudeńka. Chociażby, żeby oko nacieszyć, zdjęcie zrobić. No i tyle. I idziemy dalej. No tu macie, patrzcie, jaki gigant żółtopory. No jeszcze nie jak dłoń, ale duży już. Niech sobie rosną. Mi tam one nie przeszkadzają. Tak jak widzieliście, te młodsze owocniki są bardzo ładne. O, tu jest ich więcej. Troszkę jak szatański, nie? Tak na pierwszy rzut oka. Jasny kapelusz, ciemny trzon, czerwony, bordowy. Ale to nie są szatany, to są żółtopore. I tylko surowe są lekko trujące, a tak to po prostu są niesmaczne, niejadalne i nie zbieramy ich. Mamy za to co zbierać. Jeszcze parę kurek podniosłem. Zobaczcie, całkiem nieźle wyglądają pieprzniki. Kilka w zasadzie, ale jakieś urozmaicenie do tych koźlarzy i do tych prawdziwków i do tych ceglaków, których też cały czas przybywa. Pewno już dużo więcej nie będzie. Nie będę miał pewno całego kosza tych ceglastoporych, ale to nic. I tak mam ich bardzo dużo. Wystarczy. I znowu pod tym moim drzewem. Już dwa razy w tym roku były pod nim grzyby. I tak co roku są. Tylko tym razem z drugiej strony. Jeszcze w miarę młody. Spoko. Kurczę, patrzcie co znalazłem. Myślałem, że kolejny żółtopory, ale jakoś mi się wydawał taki trochę podejrzany, więc go wziąłem, wykręciłem. I to jest znowu ten borowik żółtobrązowy, czy tam górski. Nie do końca wiem, który. Ale już w tym lesie je zbierałem, 2 lata temu chyba ostatni raz. Na końcu z drugiej strony tej ścieżki. Super, bardzo chętnie go sobie wezmę stąd, bo jestem pewny, że to on, bo dokładnie takie same owocniki już tu znajdowałem. Przyjrzyjcie się, ten trzon jest taki cytrynowy, dość aż jasny. Tak samo jak hymenofor. No żółtopory to na pewno nie jest. I na pewno jest to jeden z tych dwóch. Albo żółto-brązowy, albo górski. Wydaje mi się, że bardziej górski, bo żółto-brązowe chyba mają trochę ciemniejszy ten kapelusz. Kilka razy pytałem o te grzyby na różnych grupach i nigdy nie dostałem w 100% sprecyzowanej odpowiedzi, jaki to jest gatunek, więc ja zostawiam zawsze, zawsze tutaj mówię na filmach, że to jest jeden z tych dwóch. Ale załóżmy, że górski. Idzie z nami. Kurczę, tu jest drugi chyba. Albo szlachetny, ale nie, no chyba jeden z tych znowu. Patrzcie. Tego przynajmniej zobaczycie, jak wykręcam. Ale super. Wrzucę je też do słoiczka. Razem z kilkoma takimi ładniejszymi ceglastoporymi. Pięknie. Już robię zdjęcia na fejsa. Zaraz popatrzę, bo tu może być ich więcej. Widzicie, ja bym przeszedł, w ogóle ominął te grzyby. Za pierwszym razem ich nie zauważyłem, jak tędy szedłem. Stuprocentowo, tak więc może się tu jeszcze jakiś czai. Nie, to jest żółtopory, bo widzę trzon czerwony. Chyba tyle, wiecie. Jak jeszcze znajdę, to dogram. A co tu siedzi?
A co tu siedzi? A cyglastopory. Też go jeszcze nie widziałem do tej pory, ale mnie się zarymowało. A tu następne, patrzcie. Ten troszkę obgryziony, ale ten troszkę mniej. Mam cię. To już trupek. A z tego się coś wykroi. Fajnie, słuchajcie. Cieszę się. Mam nowe borowiki, których dawno nie widziałem w tym lesie. Już nawet pal licho te zbiory, które też są konkretne i to jeszcze nie koniec. Jeszcze idziemy kawałeczek tam, dopiero w stronę tej rzeki zaraz. Ale mam borowiczki. Cudne. Umówmy się, że górskie. Dobra, doszedłem do tego miejsca, słuchajcie. Tutaj sobie zostawiłem te trzy takie piękne prawdziwki. Przed chwilą jeszcze zerwałem czwartego tutaj, tam z drugiej strony tego żelastwa. Te trzeba chyba będzie już zostawić, no bo one są bardzo stare. Jedyne co mogę z nimi zrobić to zdjęcia. Chociaż, kurde, no twarde grzyby. Weźmy te, zobaczmy. Nie. O fuj, jakiś limor mi się do palca przykleił. Ten to już chyba nie. One wszystkie niby są twarde. No szkoda trochę. Szkoda, że nie miałem czasu w tygodniu, żeby tu przyjechać i się nimi zająć. Trudno. Zaraz się tu jeszcze rozejrzę. To już też hypomyces. Od razu mówię. Mamy jeszcze tego delikwenta, słuchajcie. Ten trzon jest niesamowity. Niesamowity. Wow. Ale jest bestia, słuchajcie. A właśnie w zasadzie zauważyłem, że tu jest jeszcze drugi piękny, zobaczcie. Dopiero jak zacząłem teraz robić zdjęcia, oglądać te grzyby dokładnie, to sobie zdałem sprawę, że są dwa. Ten też ma długi trzon. Ojej. Cudowny jest. Dobra, bierzmy tego. Postaram się w całości. I w ogóle tu jeszcze te lakówki ametystowe, widzicie? Na zdjęciu to ładnie wygląda. I tu gołąbek taki stary. Taka się tu zrobiła piękna kompozycja. On ma siusiaka. O kurde. Sorry, że to powiedziałem. Ale jest bestia. Ja pierdziulę. Kawał grzyba. Spójrzcie. Jakby tak od nadgarstka liczyć, to prawie że do łokcia mi sięga. Niesamowite. W zeszłym roku mi się udało w Wicklow znaleźć grzyba z takim długim trzonem. Jeszcze był chyba odrobinę dłuższy, ale... Ale nie miał wacka, a ten ma. O kurde. Bierzemy jeszcze tego pięknego. Zakrywamy tutaj to miejsce. Ej, coś tu jeszcze jest? Czy mi się wydaje? Nie, kamień. Ale ten jest też rewelacja, spójrzcie. Nie jest tak źle. Nie tylko na suszenie mam grzyby dzisiaj. Ta piątka to jest wyborowa po prostu. Zaraz się będziemy przemieszczać. Tak mnie po tych ostatnich wielkich grzybach natchnęło, żeby metrówkę zacząć nosić do lasu. I spójrzcie. 25 cm długość trzonu. Niezły wariat. Tu mam takiego pięknego ceglaczka jeszcze. Już przed chwilą jednego wykręciłem. Spójrzcie, jakie cudowne. I generalnie to kosz z prawdziwkami już sprawia, że pełen. Ten grzyb mnie nie przestanie rozśmieszać po prostu. A ceglastopory jest 3/4 pełen. Tylko, że tutaj jak znalazłem tego jednego, to zobaczyłem w oddali kolejne,
W zasadzie to ten mi się rzucił w oczy. Tego zobaczyłem z daleka, no ale tu ich jest no znacznie więcej, tak więc już je dorzucamy do koszyka. Ten mi się nie podoba. Dorzucamy do koszyka i koszyk z cegla z toporymi też będzie zaraz prawie pełny. Ten też mi się nie podoba. No to te mi się podobają. Nie wiem jak ten, czy nie jest za duży. Może nie. Wiecie co? Zabieramy te 4. Zaraz się tu jeszcze porozglądam, ale no tu widzę jakieś prawdziwki takie jeszcze. Dosyć mocno sędziwe niestety. Poczekamy, może świeże jeszcze wyjdą. Dobra, przelazłem za rzeczkę. I tutaj też są ceglaki. I te są chyba jeszcze w miarę młode, można by się im przyjrzeć. Nawet chyba są złączone. Nie. Nie są. Są złączone kapeluszami, ale nie trzonami. Ale nie są takie ładne jak myślałem. Zobaczę zaraz, może je wezmę, żeby ich tak już nie zostawiać. Generalnie to tu jest teraz pełno ceglaków. Dawniej jak pamiętacie, to tutaj były same prawdziwki. A teraz z prawdziwków zostały już tylko zgliszcza w zasadzie i takie białe hypomycesowe kapelusze. Z reguły to dochodziłem do tego miejsca i potem szliśmy tam i tamtą prostą i na końcu się z wami żegnałem. A tym razem sobie pochodzę tutaj bardziej w tamtą stronę, bo wcześniej szedłem tędy. Za pierwszym razem jak szedłem do samochodu po drugi koszyk. A tutaj już z daleka widzę jakiś duży owocnik. Więc trochę się jeszcze tu pokręcę po tej okolicy. I chyba się tutaj już potem pożegnamy i pójdę sobie do auta tędy. Nie będę już tam naokoło, bo nie widzę sensu. Chodźmy, zobaczymy tą bestię tutaj. Bo mi się z daleka rzucił w oczy. Aha, nie wiem czy my tu nie byliśmy już dzisiaj przy nich, tak? Na chwilę. Przy tych dwóch. Chyba byliśmy. Ale on jest cały miękki. Nie będę go ruszać. Popatrzę tu jeszcze trochę po tych zaroślach, bo jak pamiętacie tutaj było ostatnim razem wszędzie pełno grzybów. I tu w tej trawie, i tu między tymi patykami zobaczymy, czy coś mi się rzuci w oczy. Moi drodzy, będę się powoli żegnać. Udało mi się zapełnić 2 pełne kosze. Jeden jest cały, pełny krasnoborowika cegla stoporego. W tym drugim są głównie prawdziwki. W dużej mierze już takie starsze, ale jak widzieliście są też jeszcze młode owocniki. Są koźlarze, są te 2 troszkę rzadsze borowiki. To chyba jest modroborowik górski, z tego co pamiętam. Jeszcze sprawdzę. Nawet jakieś pieprzniki jadalne, kurki się tu znalazły. Tak więc no całkiem fajnie, jestem zadowolony wam powiem. Mam nadzieję, że jeszcze będą w tym roku jakieś młode prawdziwki. Mam jeszcze jak wiecie inne miejscówki, tak więc tam też będziemy sprawdzać. Być może tutaj się kończą, a gdzie indziej jeszcze będą rosły. Tak jak mówiłem we wtorek Wicklow, tak więc no tam na pewno coś będzie. Będzie się na pewno działo jeszcze u mnie i to ostro i to nawet jak się prawdziwki skończą to dalej będzie się działo. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.